Siema Discas, to jest to, się kłania Shogo. Dzisiaj wam chciałem przedstawić zarys gry Kenshi, czym ona jest, czym to się je yy, dlaczego się to nadaje. Yy, powiem tak: gra jest mega zbudowana, daje nam różne możliwości startowe. Wom pokażę dlaczego. Yy, co do jej modyfikacji, to tutaj mamy już na starcie wbudowany warsztat Steam, co świadczy, że gierka jest naprawdę mega zbudowana. Czyli, poza podstawową wersją gry, mamy jeszcze yy, modyfikacje, dzięki czemu gra jest na wiele, wiele godzin. Podkreślam jeszcze raz, yy, ja nie grałem jeszcze na modach, jestem no to za głupi. Yy, gra ma naprawdę wyższy poziom rozbudowania, i trzeba poświęcić trochę czasu, żeby to ogarnąć, co gdzie, z czym się je graficznie dupy nie urywa. Yy, uczciwie mówiąc, yy, wymagania powinny być małe. Za sobie offline, zobaczę, offstream, bo grafika jest słaba po prostu, ale tutaj gra się broni bardzo fajnie, właśnie gameplayem. Yy, tutaj, jak widzicie, mamy pakiet startowy, czyli scenariusz. Yy, tutaj sobie wybieramy, jak zaczynamy, kim zaczynamy, w jakiej sytuacji oraz gdzie, co jest spoko. Yy, Mam dodatkowe możliwości ustawienia głodu, szansy na śmierć itd. Tak jak mówię, gra jest jedną z tych bardziej rozbudowanych, więc osoby, które lubią klikać, lubią testować różne naprawdę tuż, duże możliwości oraz mieć dużo podejść do gry. Welcome po prostu. Gra jest single player, nie jest to multiplayer, jest to taki bardzo skomplikowany survival. Możemy zacząć od zera dosłownie jako niewolnik, to wam też zaraz pokażę. Możemy też zacząć z pewnymi ułatwieniami, możemy zacząć z pewnymi utrudnieniami. Wszystko zależy od naszego widzi mi się, jak zaczynamy. Czy chcemy zacząć na easy, czy chcemy zacząć na hardcore, mieć od razu przejebane jak Pinocchio w tartaku, czy po prostu chcemy być na przykład synem kapitał. Dobra, tu mamy jakieś wardera system, czyli play style to jest RPG. Widzicie tu mamy różne systemy gry, play style, czyli różną stylówkę, to jest RPG. Yy, poziom trudności, ile hajsu mam na starcie, jakieś tam opowiadanie, krótki opis na temat naszej postaci, co jest spoko. Tutaj mam na przykład yy, handlowca, a tu mamy jakiegoś krzyżowca, coś takiego, holy sword. Mamy Hannibala-łowcę, jakiegoś z roju gościa, co nie? I to, się, to się zmienia, każdy ma jakiś fajny tam opisik, yy, styl rozgrywki, ile hajsu, co nie, poziom trudności. Syn kapitana, normalno, Niewolnik, niewolnik hard, od razu wszystko jasne, wszystko się zgadza e, Tutaj jakiś rock bottom Very hard, kurwa Ścieżka dla zawodowców, co nie? Tutaj cywil e, Czyli z imperium Pewnie nosi się do rzymskiego, ale rawia A to jak święto świę, Święcić cywile, kurna Skądś tam o, dwie stówy na starcie, nieźle. Gościu z psem. Wolny jakiś tam typek. Nie wiadomo kto. I to jest właśnie fajne, możemy sobie zacząć różny scenariusz, różnym startem pakiem, co jest spoko. Dzięki czemu mamy różne podejścia w różnych miejscach na mapie, z różnym startem. Spoczko. Ja wam tu pokażę jak zacząłem grać. Zacząłem grać niewolnikiem. Jasno, nie musimy grać tu jedną postacią, możemy grać kilkoma postaciami, później się to rozbudowuje. Dochodzi coraz więcej, w więcej, w więcej postaci. to sobie zrobiłem takiego gościa. Jak wiecie, ma przejarombane. Gramy niewolnikami. Dopadli mnie, co mam powiedzieć. Druga postać jest w śpiączce Ta aktualnie ma komę. Jest tak na biało. Tutaj macie status postaci. Ogólnie co się tam głównie dzieje. Status postaci typu kim jest. Czyli tutaj niewolnik. Tutaj widzicie imię. Frakcja. Status normal. Bla, 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 bla. Statystyki jak siła i tak dalej. Tutaj macie statystyki z kolei ciała. Tutaj macie wybór jak się ma postać zachowywać. Szybkość biegania. Jak wypunek. w Prawym kliknę to mogę spróbować yy, zaatakować uwolnić. Idź i tam są różne możliwości po prostu. Jak, jak widzicie, tutaj i to nieźle. Ponieważ nie ogarniam tej gry. Mm -hmm. Damy nową grę. Warderem tym razem. będzie są to jakieś mechy? Tutaj nie ma tylko jednej ech, rasy, tak powiem. Ja tu sam już widziałem trzy cztery lasy. Macie człowieka, o to pokażę człowiek szkielet, co nie, jakichś takich z Hivu i szereg. czyli wszystkie cztery klasy postaci wybieramy sobie subklasy, kim tam ma być wiadomo, płeć wybieramy sobie też wiadomo, ciuszki ogólnie gra daje nam mega dużo możliwości, Tutaj widzicie widzicie ile tu jest możliwości do tworzenia postaci do twarzy, do włosów, kurna, kurdły Możecie sobie zrobić taką postać, jak się Wam podoba. O tam, tamtym był blady przez chwilę, to jest było wczytywanie. <laughs> nie sobie takiego typa stworzyć. Czajecie, i tutaj macie naprawdę bardzo, bardzo dużo statystyk. Yy, macie tutaj jakieś informacje, co nie? Co jest mega. Yy, ja ogólnie w tej grze widzę potencjał naprawdę na fajne live'y, nie na filmiki yy, takie jak teraz, tylko na live'y oraz yy, widziałbym też potencjał na filmiki, ale... Ze scenariuszem RP. Czyli powiedzmy, ktoś mógłby fajnie opowiadać własną historię tutaj, co nie? Swojej postaci, jak się rozwija, kogo tam poznaje. I taki zrobić sobie mini serial na przykład. I tutaj jest naprawdę duży potencjał szczerze, bardzo duży potencjał. No to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Jak chodzi o Cęściego, ogólnie grę polecam, naprawdę daję duże możliwości RP. Daje, jest dobrym rpg przede wszystkim, wiecie, jest bardzo, 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 dużo statystyk Więc jak ktoś robi statystyki, te sprawy, no to welcome po prostu Będzie się czuł jak u siebie No, to ja kończę, mam nadzieję, że internet mi się ogarnie, przynajmniej na początku, najpóźniej przyszłego tygodnia No i zrobimy porządnego już live'a, żeby pokazać, że nam zależy, a gierka naprawdę jest fajna bo To ja poprosiłem twórców o nią Głupią mi po prostu yy, jej nie zaprezentować, nie zagrać, nie zagrać ją na live. No i da, dał ciała. No. Wiecie, nie mamy wpływu na niektóre rzeczy w, w naszym życiu, ale możemy je trochę pośpieszyć. No i na to dzisiaj zrobiłem, już wiadomo, że stoję i internet jutro, czyli piąteczek do wieczorka, może się oganie się początek przyszłego. Tygodnia i tam coś podziałamy. Jak wróci internet, od razu możecie się coś spodziewać live'a, ponieważ gra w pełni na niego zasługuje. Yy, jak już widzieliście ten filmik, mam pytanie: kim chcielibyście, żebym zaczął? Jaki scenariusz? Bo naprawdę gra daje dużo możliwości. Ja warsztatu jeszcze nie, nie przeglądałem. Mam gówniany internet aktualnie, ale tam myślał się, że tam są jeszcze jakieś inne scenariusze yy, różne mapki, inne duperelki, klasy postaci. Więc na razie zaczniemy sobie na czysto któryś z tych tutaj, co nam gra oferuje A potem można coś tam podziałać więcej No, to na razie, hej!